Tesla, wbrew pozorom, to jest samochód nie na baterię, to jest samochód na prąd zmienny. I na dodatek Tesla jako jedyny producent nie musi się martwić tym, czy będzie mieć dostęp do magnesów neodymowych. Dlatego, że w Tesli został użyty normalny silnik indukcyjny, trójfazowy, a takim silnikiem, jak wiadomo, najlepiej steruje inwerter VFD. Okej, pewnie taki inwerter VFD, jaki ty kupisz za 100 zł, no niech będzie, że czujesz się bardzo bogato, był Mikołaj, a wydam 120, to będzie pewnie miał ze 100 czy 200 W. Ale wiesz, to nie ma znaczenia, dlatego że ważne jest sterowanie. To, że w tym inwerterze VFD siedzą małe tranzystory, to nie jest problem. Zrób tak jak Tesla. Dajemy po 6, czy 8, czy 10 zrównoleglonych tranzystorów IGBT, a sterowanie mamy ciągle z tego naszego VFD za 100 zł. Jak to się w ogóle zaczęło? Wyobraź sobie, że to się zaczęło od T0. To był taki samochód, który bił wszystko. Było go pełno w telewizji, bo ludziom się wcześniej samochód elektryczny kojarzył z jakimś takim czymś trochę meleksem, nie? Że no, można zrobić elektryczny, ale tak naprawdę no, przecież on i tak jest pod każdym możliwym względem gorszy niż spalinowy. Było dwóch inżynierów, którzy lubili się kłócić ze światem, zresztą lubią się kłócić ze światem, oni założyli firmę AC Propulsion, czyli napęd prądem zmiennym, i zbudowali samochód T0. Ten samochód T0 był szybszy na ćwierć mili od Ferrari i był szybszy na ćwierć mili od Lamborghini. To wystarczyło, żeby wzbudzić zainteresowanie ludzi, jak to. A jak powiem ci coś jeszcze, to gałci na wierzch wylazą. On był na ćwierć mili szybszy od Ferrari, mimo że był na akumulatorze kwasowym Optima, bo był dobrze zbudowany, bo był właśnie na silniku indukcyjnym i sterowany wtedy jeszcze niecyfrowym inwerterem, ale inwerterem trzyfazowym zmieniającym częstotliwość. Silnik klatkowy, asynchroniczny, indukcyjny jest, wyobraź sobie, że używany wokół ciebie, jak gdzie się tylko rozejrzysz, prawie wszędzie. On jest również używany jako silnik jednofazowy bardzo często. Co jest jego wielką zaletą? Że on tak naprawdę nie ma części, które mogą podlegać zużyciu. Mało tego, w przeciwieństwie do silnika na magnesach stałych, magnesy stałe nie lubią być przegrzane. Jak się przegrzeje, to się rozmagnesowują i spadają parametry silnika. Spada jego moc, spada jego sprawność. Tutaj w rotorze mamy klatkę właśnie, taką jakbyś chomika puszczał, na której indukujemy za pomocą pola magnetycznego na statorze, indukujemy dopiero pole w tej klatce. No i jako, że one staramy się, żeby było przesunięte 2-4%, to ono powoduje, że to się po całości obraca. I teraz, jeżeli my naszym variable frequency drive tą częstotliwość ustalimy tak, żeby tego poślizgu nie było w ogóle, no to silnik sobie pracuje bez żadnego obciążenia, prawie żadnego, bo niestety cały czas pobiera moc bierną, właśnie po to, żeby wytworzyć pole magnetyczne w rotorze. Natomiast, jeżeli napęd z kół będzie chciał go kręcić szybciej niż częstotliwość podana z inwertera, w tym momencie ten silnik bez żadnej zmiany uzwojeń, bez żadnych przełączników, od razu zmienia się w prądnicę. Każdy silnik indukcyjny jest prądnicą. Od razu. Wystarczy tylko, że obroty są większe niż wynikałoby to z częstotliwości. Czyli na przykład jeżeli częstotliwość 50 Hz to jest 3000 obrotów dla takiego normalnego czterobiegunowego silnika trójfazowego. Czyli jeżeli ten silnik będzie chciał napędzić do 3200, to on będzie oddawał energię od razu, bez potrzeby wykonywania jakichkolwiek dodatkowych połączeń. Co jeszcze w ten sposób uzyskujemy? Że te inwertery AFD, gdybyśmy chcieli zbudować kopię albo samochód bazujący na Tesli w domu, to te inwertery VFD wszystkie mają sterowanie i cyfrowe, i analogowe. Czyli możesz mieć bardzo prosto analogowe sterowanie gazem po to, żeby sterować częstotliwością, czyli prędkością obrotową silnika. Jak to wszystko zobaczyli dwaj wspólnicy, którzy właśnie przed chwilą sprzedali swoją firmę od e-book readerów, to powiedzieli: stary, ten samochód, te T0 jest genialne. Czemu ty go nie produkujesz? Ja bardzo chętnie kupię. No ale chłopaki powiedzieli: słuchaj, my jesteśmy inżynierami, chcemy projektować co chwila nowe rzeczy, nie chcemy się bawić w produkcję. No dobra, ale wiecie, no ten samochód jest fajny, ale do niego przydałaby się jeszcze jedna rzecz. Bo jak się zajmujesz czytnikami e-booków, to w tych czytnikach e-booków masz baterię. Masz tą baterię litowo-jonową. I dla ciebie, jak
powiem do ciebie bateria, to tobie się kojarzy od razu litowo-jonowo. A chłopakom z AC Propulsion bateria kojarzyła się z akumulatorami samochodowymi. W związku z tym T0 miało 28 akumulatorów Optima, cholernie ciężki. I dopiero trzeba było spotkania tych dwóch z zupełnie różnych dziedzin ludzi, żeby dojść do wniosku, że aha, to wy macie taki fajny samochód, to ja wam zapłacę. Wstawcie do niego baterię litowo-jonową i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wyszedł samochód, który po prostu wyrywał z butu. Eckhart ze wspólnikiem tak się tym zachwycili, że założyli firmę Tesla i zaczęli myśleć, w jaki sposób za pomocą licencji od AC Propulsion zacząć produkcję samochodów elektrycznych. Tutaj kolejny przypadek, ja wiem, czy przypadek. Ten samochód T0 był tak sławny, że ściągnął tam też Elona Muska po kilku miesiącach. Elon Musk się przejechał już tą wersją z bateriami litowo-jonowymi i powiedział: wow, super, to ja chcę. Słuchajcie, ja mam trochę pieniędzy, zacznijmy produkcję. Na co chłopaki znowu, że wiesz, produkcję to nie, my jesteśmy inżynierami, ja się nie będę bawił w to, czy któryś dostawca zdąży, czy nie zdąży, czy ja odslę, czy ja wyślę, kiedy mi podatki naliczą. Ja chcę się zajmować silnikami. Ale słuchaj, Elon, tutaj było już dwóch takich świrów, którzy też mnie na to namawiali. I wiesz co, masz ten Eckhart, on chce od nas brać licencję na ten cały zespół, czyli na silnik i inwerter. I weź ty stary, pogadaj z nim, może on będzie chciał. I w ten sposób Elon Musk został największym inwestorem w Tesli. Jak jesteś największym inwestorem, czyli masz najwięcej akcji, masz najwięcej do powiedzenia, więc po chwili został CEO. Pierwsza Tesla, czyli Roadster, to był tak naprawdę Lotus Exige z założonym całym zespołem napędowym, kupionym od AC Propulsion. I czemu to jest takie genialne? Bo widzisz, nawet tutaj w komentarzach co chwila słuchamy, że ale gdzieś są jakieś ukryte patenty, ale jakbyś wiedział, to Rosjanin taki, on robi energię z gwiazd, z żoną po nocach robi i w ogóle tej energii jest tyle, że już mają 17 dzieci i każde z tych dzieci roznosi energię, nie? A tutaj zobacz, jak postępuje prawdziwy inżynier, że silnik indukcyjny był już wcześniej. A i tak wszyscy używali silników prądu stałego, wymieniając w nich co chwila szczotki. Inwertery o zmiennej częstotliwości, czyli variable frequency drives, do sterowania prędkością obrotową silników, również były już wcześniej. Mało tego, to nie było pierwsze na świecie zastosowanie baterii 18650, które ty na pewno wcześniej już miałeś w notebooku. Ale złożenie tych trzech rzeczy, można to nazwać cudem, można to nazwać objawem geniuszu. Ale to jest coś podobnego, jak milionom ludzi przed Newtonem jabłko spadało na głowę. Potrzeba było kogoś, kto był w stanie zaobserwować rzeczywistość. Nie tylko, wiesz, tak przejść przez nią, jabłko, no trudno, usiądę gdzie indziej. I tak samo tutaj. No silnik, no siedzi w pralce, siedzi w betoniarce, siedzi w pompie ciepła, no ale on potrzebuje prądu zmiennego, to ja tam, on mi się do samochodu, panie, nie nada, no do samochodu to ja muszę wziąć taki, co na akumulatorze, panie, pójdzie. Co robi inwerter VFD? Pierwszy stopień inwertera VFD, kiedy ty podłączasz do niego prąd zmienny, to on go prostuje, zamienia go na prąd stały i potem zafalowuje go trzema bateriami MOSFETów i IGBT, to już w zależności od tego, co mamy większej mocy, no i na jakim napięciu pracujemy. A może są jeszcze jakieś ciekawe rzeczy dookoła, na które nikt nie wpadł? Mam nadzieję, że teraz, jak usłyszysz, że te chińskie samochody elektryczne to jest silnik od pralki, będziesz na to patrzył trochę inaczej. A o inwerterach VFD jest tu.